Przejdźmy teraz do samochodów elektrycznych. Pod każdym filmem, w którym pokazałem Wam elektryka, pojawiały się w sekcji komentarzy osoby, które twierdziły, że to jest kłamstwo! Samochody elektryczne nie są zielone i nie są bezemisyjne, dlatego że na etapie produkcji... No i tu znowu wracamy do drewienka i miodu. A poza tym są baterie i zużywają się. I co my z tymi toksycznymi bateriami później zrobimy? Proszę Państwa, to jest trudny temat, w którym bardzo łatwo o manipulację danymi, aby po prostu pokazać właśnie, że te elektryki są B. I zdaje się, że ludzie często naumyślnie zapominają o tym, że samochody spalinowe są znacznie bardziej awaryjne. Mało tego, mamy wymiany olejów, mamy wymiany innych smarów, płynów eksploatacyjnych. To wszystko również wpływa na środowisko. Ludzie, którzy opracowują tego typu dane, zdaje się, że starają się zapomnieć naumyślnie o tym, że samochody spalinowe są znacznie bardziej awaryjne, ponieważ wbrew pozorom są znacznie bardziej skomplikowane technologicznie. Poza tym mamy wymiany olejów, mamy wymiany płynów eksploatacyjnych. To wszystko również wpływa na środowisko. Czy Wy zdajecie sobie sprawę, jak wygląda dziś serwisowanie samochodu elektrycznego w Chinach? Nikt nie jedzie do ASO, to wszystko jest przez internet, zdalnie robione. Przeprowadzona jest diagnostyka i update systemu. Nie ma potrzeby jechać do ASO, bo nie ma co wymieniać. Właściwie to jedzie się do ASO raz na jakiś czas, aby na przykład wymienić filtr w klimatyzacji, co najczęściej jest też już w cenie, jest no, takie darmowe. Lub też naprawić samochód, jeżeli został uszkodzony w wyniku wypadku. Samochody elektryczne w Europie, w Polsce są jeszcze nowością, ale myślę, że statystyki w przyszłości pokażą, że są znacznie mniej awaryjne w porównaniu do spalinowych. Dlatego, że silnik spalinowy jest znacznie bardziej skomplikowany i kruchy w swojej konstrukcji. Ile razy Państwo czytali artykuł czy oglądali film na YouTube, na którym eksperci radzili, który samochód kupić, którego należy unikać, który rocznik jest lepszy od innego, dlatego że coś się działo z silnikiem, była jakaś ukryta wada, czy pił olej jak głupi. W samochodzie spalinowym jest znacznie więcej rzeczy do uszkodzenia, nawet poza silnikiem. Łatwo jest spalić sprzęgło, uszkodzić skrzynię biegów i ja nie mówię tylko o skrzyni manualnej, automatyczną również można uszkodzić. Samochody spalinowe często też przez niedoświadczonych kierowców są zajeżdżane i to jest ciężko nawet zdiagnozować. Dlatego, że gdy wyjeżdżamy na przykład z salonu nowym samochodem, oczywiście każdy ma ochotę wbić na autostradę i sprawdzić, ile fabryka dała. Tak nie można, dlatego że silniczek musi się dotrzeć. Jak już się dotrze po 5 chyba tysiącach kilometrów, musimy zmienić olej, bo inaczej opiłki stalowe mogą uszkodzić silniczek. Teraz macie zimę, chcecie wskoczyć do auta, szybko nagrzać auto. Często ludzie wskakują i chcą rozgrzać ten silnik, naciskając gaz. Też nie można, bo silniczek się musi rozgrzać. Oleje muszą przejść przez ten silnik, które zastały. Z elektrykami nie trzeba się tak krzanić. Wyjeżdżacie z salonu, w pierwszej minucie, jeżeli chcecie poszaleć, to wciskacie gaz w cudzysłowie i dzida. No problem. Mało tego, elektryki mają takie przyspieszenie, że średniej klasy elektryk, średniej półce cenowej, zostawia najnowsze Audi spalinowe za sobą. Dlatego też, jeżeli jesteście rzeczywiście fanami motoryzacji, no to warto zainwestować elektryka, w przeciwnym razie na światłach będziecie wyglądać jak ostatnia cipka.
Kajczada Gandzie. Dadzia, łobuja o czego szyping tin ci lai xiang i guangao. Tanszy łodzenda zaobu do renhe chwie dien. Fadungji, buszy fadungji, dienji jebu cło. Umiał do i bajguni mejga siaszy. Nimen caj jomen, a ho... Także kobieta za kółkiem, czy też świeży kierowca nie musi kupować, tatuś nie musi kupować dla syna jakieś dziadowskie auto do nauki jazdy, bo boi się, że uszkodzi skrzynię biegów, czy spali sprzęgło. W samochodzie elektrycznym macie tylko gaz i hamulec. Mało tego, ten drugi, jak już nauczycie się jeździć elektrykiem, jest też rzadko używany. Tutaj chciałbym zdementować kolejną bzdurę, którą powtarzają youtuberzy, że klocki hamulcowe w elektryku i w spalinowym są tak samo zużywane. Nieprawda, dlatego że elektryk hamuje silnikiem, mniej używa te klocki, hamuje silnikiem i w ten sposób właśnie odzyskuje również energię. Silnym, ale tylko pozornie silnym argumentem przemawiającym przeciw samochodom elektrycznym jest problem z baterią. Po pierwsze, generuje ona duży ślad węglowy na etapie produkcji. Po drugie, a i tu znowu pamiętajcie o tym, zanieczyszczanie punktowe, tak? Nie w waszym mieście i raczej nie w Polsce. Po drugie, no jest problem z tą chemią, tak? To jest śmieć chemiczny, który z czasem degraduje. No i co my później z tymi bateriami zrobimy? Mało tego, no na dzień dzisiejszy, jeżeli ceny się utrzymają w przyszłości, to okazać się może, że rzeczywiście zakup baterii w przyszłości do samochodu używanego, nowej baterii, może być kolosalnie drogi. Ale jest to nieco skomplikowany temat. Po pierwsze, wiele osób ocenia, buduje swoją opinię na podstawie pierwszych elektryków, które zobaczyły Europę. Lyft i inne znane marki, które dziś rzeczywiście kupując tego elektryka, okazuje się, że ma zasięg, używany Lyft ma zasięg około 60 km. Ale to są zupełnie inne baterie, wytworzone w innej technologii. Dziś, proszę Państwa, te baterie mają masę systemów zabezpieczających, które przedłużają, ktoś tam wierci, mam nadzieję, że nie słychać za mocno, które przedłużają życie tej baterii. Dzisiejsze baterie mają znacznie większą pojemność, szybciej ładują się, wolniej zużywają, a poza tym poczytajcie o najnowszych patentach, o technologiach, które zostały opatentowane na baterie. To nam pokazuje, co przyniesie nam najbliższa przyszłość. I to się zgadza, że wymiana baterii może być kosztowna, ale te baterie na pewno będą wtedy już tańsze. Po drugie, kiedy następuje ten moment, potrzeba wymiany? Na etapie, kiedy silnik spalinowy, kiedy auto spalinowe już wymaga generalnego remontu silnika lub też wymiany silnika, co również nie jest tanie. Mało tego, to nie jest tak jak z silnikiem spalinowym, że się może wyłożyć i dalej nie jedziemy. Bateria traci na swojej wydajności, spada o kilka procent ta jej wydajność, zasięg jazdy na pełnej baterii. Ale co warto zauważyć, w Polsce już teraz powstają firmy, które zajmują się regeneracją baterii. Także może się okazać, że za 10 lat, kiedy rzeczywiście ten problem pojawi się, te baterie będą regenerowane lub też wymieniane i sprzedawane jako również po pewnie regeneracji, jako domowe magazyny energii. Zyskają drugie życie. Dlaczego powiedziałem, że dopiero za 10 lat? A to dlatego, że myślę, że nawet dalej. Będzie to może za 15 lat, będzie to rzeczywiście faktycznie masowy problem, powszechny problem. A to dlatego, że samochody elektryczne dopiero wjeżdżają do Polski. I jeszcze przez długi czas samochód elektryczny będzie dopiero drugim albo trzecim samochodem w rodzinie do jazdy po mieście. Do jazdy na krótkich dystansach, co przedłuży jego użytkowanie. Ale możemy domyślać się, że baterie nawet regenerowane po jakimś czasie w końcu będą niezdatne do dalszego użytkowania, staną się śmiećmi. I tutaj wraca zagadnienie recyklingu. Otóż nie wiem, czy sobie zdajecie sprawę z tego, że dziś stare baterie, stare akumulatory kwasowo-ołowiowe są już
100% recyklingowane, czyli 100% odzyskany materiał możemy ponownie użyć do produkcji. I to różne typy, nieważne jaki to jest akumulator, wszystkie wpadają na jedną taśmę przemysłową i są recyklingowane. Ale w samochodach elektrycznych są wykorzystywane baterie nowego typu, baterie litowo-jonowe. Proszę Państwa, jeszcze kilka lat temu recykling tych baterii był na poziomie paru procent. Dziś wynosi on 50%, a producenci tych baterii gwarantują, że w najbliższych latach wyniesie on 100%. Czy są to obiecanki, cacanki? Nie, dlatego że lit, który jest wydobywany, mamy złoża litu na świecie, wydobywany jest ten lit z ziemi. Po pierwsze, nie mamy złóż litu w Europie. Po drugie, te złoża litu na świecie prawdopodobnie wkrótce się skończą, zostaną wyczerpane. Zatem rośnie potrzeba recyklingu tego litu. Będziemy musieli, to będzie bardzo opłacalne dla producentów baterii, aby te baterie zbierać, recyklingować i ponownie z nich budować nowe akumulatory. Następny argument opowiadający się przeciw elektrykom, krytykujący elektryki, jest obalenie teorii, że przynajmniej w Polsce samochody elektryczne nie są napędzane zieloną energią, tylko są to samochody na węgiel. I tak, no taka jest niestety, bardzo ubolewam nad tym, taka jest prawda, że rzeczywiście większość energii w gniazdkach, póki co w polskich gniazdkach, pochodzi z palenia węgla. I dlatego właśnie mam nadzieję, że kopalnie węglowe zostaną zamknięte w diabły, kraj przyinwestuje w odnawialne źródła energii i pogonicie Koreańczyków, aby uwinęli się na czas z elektrowniami atomowymi. Co innego, jeżeli ktoś zakupił prąd z farmy paneli fotowoltaicznych, czy na przykład w swoim domu na dachu ma panele fotowoltaiczne, pompę ciepła, magazyn energii, nawet chyba jeżeli sprzedaje, chociaż słyszałem, że już to nie jest opłacalne, sprzedaje prąd do sieci, no to później można powiedzieć, że odkupuje ten prąd węglowy, ale z drugiej strony oddał zielony, więc można rzec, że to się balansuje. Na samym końcu chciałbym poruszyć jeszcze zagadnienie samochodów wodorowych. Mam wrażenie, że w opinii publicznej powstało pewne nieporozumienie. Otóż Chińczycy inwestują ogromne pieniądze w rozwój technologii wodorowych. Nawet słyszałem, że polscy naukowcy pracują nad wykorzystaniem tych technologii tutaj w Chinach. I zgadzam się, że samochody wodorowe są przyszłością. Mało tego, będziemy wkrótce widzieli statki, będziemy widzieli samoloty wodorowe. Ale nie, przepraszam, źle mówię. Nie wkrótce, tylko za co najmniej dwie dekady, za 20 lat albo jeszcze dalej. Chińczycy potężne finanse tutaj inwestują w rozwój tych technologii. Nawet słyszałem, że polscy naukowcy tutaj w Chinach pracują nad wykorzystaniem technologii wodorowej. Z tego co ja rozumiem, to Toyota, pokazując samochód Mirage, namieszała trochę ludziom w głowach. Ja nie jestem naukowcem, więc też wybaczcie mi, jeżeli gdzieś się pomylę, ale z tego, co wyczytałem, to nie tędy przyszłość. Oni pokazali samochód, który jest elektrownią na czterech kółkach, który przetwarza wodór, wytwarzając energię i tą energię, i to może Was zaskoczyć, tą energią napędzane są silniki elektryczne, więc wszystkie samochody wodorowe czy elektryczne, tu może powinniśmy powiedzieć na baterie, mają silniki elektryczne. Oni namieszali ludziom troszeczkę w głowach, ponieważ nie tędy przyszłość. To jest bez sensu. Ta technologia jest diabelsko droga, zajmuje dużo miejsca w samochodzie. Oni tam Lexusa jakiegoś wybrali do tego, który jest wielkim autem, tylko tam mogli zmieścić tą całą elektrownię. Mało tego, naukowcy mówią, że mamy tutaj niestety wielką stratę energii. Energii? Nie energii. Przepraszam Was, zapomniałem słowa. No niestety tak będzie dograne, może poprawicie mnie w sekcji komentarzy. No, w każdym razie wydajności tego wodoru na etapie logistycznym. Z fabryka wodoru, no nazwijmy to fabryką,
z fabryki jest przekazywany w cysternach, ma pojechać do stacji, których nie ma na świecie, które trzeba było pobudować, stacji, na którą samochodem wodorowym podjeżdżamy i napełniamy auto wodorem. I ja słyszałem, że na tym etapie właśnie logistycznym jest duża utrata wydajności tego wodoru, mało z tej energii później jest wykorzystywane do napędzenia silnika elektrycznego w takim aucie właśnie jak Mirage. Natomiast naukowcy pracują teraz nie nad tą elektrownią wodorową, tylko nad wykorzystaniem wodoru jako magazyn energii. Czyli pozyskujemy energię z słońca, które mi tutaj zgasło i zaraz mnie deszcz zmoczy, z wiatru, z atomu i ładujemy tą energią baterię wodorową. Ładujemy raz i jedziemy nawet do 3000 kilometrów. Także jeszcze raz Wam zaznaczam, że w obu przypadkach są to samochody elektryczne z silnikiem elektrycznym. Tylko pierwszy wariant to jest energia pochodzi z baterii litowo-jonowej, a w drugim wariancie przyszłościowym energia będzie pochodzić z baterii wodorowej, z butli wodorowej. Ja myślę, że mój syn w wieku dorosłym w domu, gdzieś mam nadzieję, że w Polsce, pewnie będzie miał tego typu magazyn energii. Szacuje się, że wystarczy 4 metry sześcienne takiego magazynu, 4 metry sześcienne wodoru, aby zebrać energię lato, wiosna, lato, jesień również, zebrać energię ze słońca, zmagazynować te nadwyżki niewykorzystane wtedy w magazynie energii i tej energii powinno spokojnie wystarczyć, aby ocieplić, oświetlić, zagwarantować prąd w domu przez całą zimę. Kolejny argument przemawiający przeciw zakupieniu elektryka jest wciąż dość mocno ograniczona w Polsce sieć ładowarek. To jest moim zdaniem najmniejszy problem. Naprawdę. Bardzo łatwy do rozwiązania. Chińczycy wszędzie pociągnęli kabel i założyli ładowarki. W starym budownictwie, w starych garażach, w nowych garażach to wszędzie są już ładowarki elektryczne, na każdym postoju samochodowym. Parkingi powstały samochodowe, które są zadaszone. Na dachu mamy panele fotowoltaiczne. Daszek chroni nas przed śniegiem, przed deszczem. No i oczywiście uzupełnia też tą energię wymaganą w trakcie ładowania samochodu. Hotele mają, baseny, supermarkety, postoje taksówek. Wszędzie tam, gdzie klient potrzebuje. Z pewną dozą niechęci poruszam temat, bo mam wrażenie, że marnuję czas antenowy. Temat samochodów łatwopalnych. Największa głupota, jaką w życiu słyszałem na temat elektryków. Nie ma danych, które pokazują, że samochody elektryczne są w jakimkolwiek stopniu bardziej łatwopalne od samochodów spalinowych. Jedyne co, to więcej się mówi o tym, że elektryki się palą, dlatego że jeżeli Tesla na drodze się zapali, to wszyscy wyskakują ze smartfonem, nagrywają to i puszczają w sieć, bo to jest hot news. Nawet ta dziadowska Tesla przeszła masę testów bezpieczeństwa, testów zderzeniowych łącznie z baterią. Te baterie są bardzo dobrze zabezpieczone na tego typu ewentualność. Proszę Państwa, ja widziałem kiedyś, pochodzę z miasta Łodzi, szedłem w centrum miasta do Galerii Łódzkiej raz i na skrzyżowaniu, czekając na zielone światło, zobaczyłem samochód, który stanął w płomieniach. Słuchajcie, 10 minut, jakieś małe auto, chyba Matiz albo coś tego typu, w 10 minut samochód cały spłonął, nie było auta. Lakier, gumy, plastik, to wszystko tak pięknie się hajczy. Tylko tego typu rzeczy ludzie nie nagrywają, nie umieszczają, no bo to nie jest Tesla. Jeszcze dodam, że wtedy samochody też stanęły na światłach i ludzie wyskoczyli z gaśnicami i wszyscy psikali. Nic to nie dało. Auto w moment znikło z dymem jak choinka. Dlaczego jeszcze warto kupić elektryka? Nie wiem, czy w Polsce jest to rzeczywisty problem, ale na pewno w Chinach występuje coś, co się po angielsku nazywa noise pollution, czyli zanieczyszczenie dźwiękiem, hałasem. Być może w Polsce, w Warszawie, w innych większych miastach. Ja pamiętam świętej pamięci mój dziadziuś Władzio.
mieszkał w Łodzi na ulicy Narutowicza i nie wiem, tak mi jakoś w pamięci zapisało się to, jak otwierałem okno od strony ulicy na Narutowicza. Ten hałas tramwajów jeżdżących jeszcze wtedy po starych torach, samochodów. Nie wiem, czy oni, czy mój tata, jak wychowywał się tam w tym mieszkaniu, czy w ogóle oni otwierali na co dzień okna od strony ulicy. Ja mieszkam teraz w Chinach na 30 piętrze jeszcze. Mamy tutaj, wynajmujemy apartament. I od strony ulicy mamy okna i balkon. Proszę Państwa, na dole jest mała dwupasmowa ulica i też są dni, kiedy ja wszystkie okna zamykam, bo po prostu nie idzie usnąć. Jest, nie idzie się skoncentrować na pracy. Jak syn był młodszy, to się często budził przy otwartych oknach. Taki hałas jest zbierany i idzie do góry. Pamiętam, kiedyś wynajmowaliśmy też na tym osiedlu, tylko no to jest dość długie osiedle mieszkalne. Tam spory kawałek drogi. Nawet ostatnio znajomi mieszkali przez weekend, którzy odwiedzili mnie w Zhongshan. Wynająłem im tam mieszkanie. Ale tam jedno takie wielkie mieszkanie, prawie 200 metrów kwadratowych, kiedyś wynajmowaliśmy pod studio dla mojej żony. I pamiętam, były dziewczyny, które tam też jej pomagały przy jednym projekcie i zamykali okna za dnia. Dlatego, że tamta część tego osiedla jest przy drodze ekspresowej i nie dało rady pracować. Samochody elektryczne w znacznej większości, poza może najtańszymi jakimiś elektrykami za pół darmo, są ultra ciche. I ja podejrzewam, że jeżeli kiedyś rzeczywiście elektryki zdominują polskie drogi, to na przykład te bariery dźwiękowe na autostradach będzie można po prostu ściągnąć. Jeszcze malutka poprawka na sam koniec, która myślę, że Wam się należy. Otóż w jednym z ostatnich filmów mówiłem o gazowaniu węgla, czyli pozyskiwania wodoru z węgla. Natomiast ja tam troszeczkę namieszałem, zapominając zupełnie o tym, że technologia, którą teraz się rozwija, nie zakłada wydobywania tego węgla i zgazowania go, ale zgazowania go w podziemiach i wtedy byśmy wydobywali czysty wodór, zieloną energię. A te kopalnie gierkowskie zamykać! Mam nadzieję, że spodobał się Państwu dzisiejszy odcinek. Jeżeli tak, to łapka w górę, jak nie, to łapka w dół. Zostawcie koniecznie komentarz w sekcji komentarzy, czy Was przekonałem do OZE i do samochodów elektrycznych. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Już nie wiem, czy publicznie, czy raczej chyba będzie to niepubliczny odcinek dla osób wybranych. Porozmawiamy o protestach w Chinach. Opowiem Wam, jaka jest rzeczywista przyczyna tych protestów. Co się dzieje teraz w państwie środka. Do zobaczenia. Dziękuję za uwagę. Zaijian. Postanowiłem, że dogram jeszcze dwa słowa telefonem komórkowym, ponieważ w tym tygodniu zabrałem mój samochód. Chiński Haval SUV, benzyniak, zabrałem ostatnio na przegląd. I poprosiłem, żeby mi dali płyny eksploatacyjne. Nie patrzcie tam na te gacie. To są płyny eksploatacyjne, które wlewają za każdym razem, co 5000 km chyba był przegląd, może troszeczkę mniej. Proszę, jedna butelka. To wszystko to są jakieś oleje, odżywki, cleaner. No to też w elektryku występuje, czyli filtr do klimatyzacji. Przed chwilą tutaj wyjąłem litr jakiegoś oleju, ale coś jeszcze jest ciutkę na dnie. Ciekawe, dlaczego nie wali po całości. I o, 4 litry. Proszę. Benzyniak. Może ktoś zapyta, dlaczego nie wybrałem elektryka. Dlatego, że 4 lata temu nie było tak dobrego wyboru na rynku. Było mało elektryków, niewiele hybryd. Poza tym, prawda jednak jest taka, że elektryki są droższe.
Nawet teraz są znacznie droższe od odpowiednika w spalinie. Wtedy, 4 lata temu, Haval M6 kosztował mnie 100 tysięcy chińskich juanów. Pewnie cenę w recenzji w przeliczeniu na złotówki podaje niższą niż to jest obecnie, dlatego że waluta zmieniła swój kurs. I wtedy na rynku, szukając SUV-a, też o takim rozmiarze, o podobnych parametrach, musiałbym wywalić prawie 180 tysięcy juanów, czyli niemalże dwa razy więcej. I wtedy przy tych niższych stawkach za paliwo, bo cena znowuż podskoczyła, wyliczyłem, że kupując benzyniaka, zostaje te 80 tysięcy juanów w kieszeni i to mi będzie wystarczyć przy intensywnej jeździe na 7 lat tankowania. Nie jeżdżę tak dużo, jak zakładałem wtedy, więc być może nawet wyjdzie 10 lat. Ale dalej uważam, że warto wybrać elektryka, ponieważ są to samochody cichsze, szybsze, bardziej niezawodne. No i koniec z tankowaniem na stacji paliw. Nawet jeżeli ten przelicznik wcale nie jest taki korzystny, jeżeli jeździmy na prądzie, w Chinach jest korzystny, ponieważ prąd jest tani, ale nawet jeżeli nie jest, to jest ten taki trik mentalny. Kończycie, zrywacie z tym uczuciem, które wam towarzyszy za każdym razem tankując na stacji benzynowej. Okej, może na początku wydacie więcej na ten samochód, ale już nie tankujecie na stacji benzynowej. Ja za każdym razem zostawiam, mimo że paliwo w Chinach jest tańsze, było o tym na shortach, to mimo wszystko za każdym razem parę stówek na tej stacji zostaje. Kupując elektryka, kończycie z tym. Mój następny samochód na 100% będzie to elektryk. Może hybryda jeszcze, zobaczymy. Jeszcze raz dziękuję za uwagę. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Zajdzie.